Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami pierwszy odcinek z serii Gas Station Simulator na moim kanale. No i tak jak widzicie, w nowej konfiguracji. Możemy się w końcu zobaczyć, kochani, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału właśnie w tym odcinku. Słuchajcie, no piękny tytuł, jeżeli chodzi o polskie studio, które właśnie wypuściło Gas Station Simulator. No i właśnie będziemy sprawdzać, jak ta rozgrywka wygląda. Słuchajcie, co tutaj musimy zrobić? No tak jak widzicie, dotarliśmy gdzieś na jakieś pustkowie. Jesteśmy teraz dumnymi właścicielami stacji. Słuchajcie, no i 12 godzin później. Zobaczmy, no budzimy się na jakimś strychu. Nie wiadomo tak naprawdę, co to za jakieś dziwaczne miejsce. Słuchajcie, no naprawdę dosyć sporo tutaj dużego bałaganu. Zobaczmy w ogóle, jak ta nasza posiadłość wygląda. No tutaj nie możemy się przebić. Tam jest jakiś kontener na te worki. Zobaczmy, czy nam się to uda. No nie bardzo. Dobra, spróbujmy z drugim workiem. Tak jest, słuchajcie, no tak jak widzicie, jeszcze dostaliśmy tutaj jakieś skorsy właśnie za to, że troszeczkę wykorzystaliśmy te kwestie związane z tymi workami. No i dobrze, słuchajcie, no musimy zobaczyć, tutaj w prawym rogu mamy zadania, dokładnie tak to wygląda, czyli oczywiście możemy sobie teraz właśnie przejść do zadania. Zobaczmy, znajdź sposób na wejście do stacji paliw, wskazówka, no tutaj oczywiście mamy taki znacznik zapytania, słuchajcie, oczywiście, który będziemy tutaj brali pod uwagę. No, tak jak widzicie, zawalona dechami ta nasza posiadłość. Słuchajcie, no, co tu dużo gadać, naprawdę, kupiliśmy ruderę. No i oczywiście będziemy starali się tą ruderę doprowadzić tutaj do jakiegoś stanu użyteczności, oczywiście. Dobra, no, wbiliśmy się do tego budynku zwanego naszą stacją. Słuchajcie, stacja Dark Owena naprawdę na razie wygląda dosyć katastrofalnie, bym powiedział. Naprawdę jest tutaj full opcja. No dobra, mamy kolejne zadanie, podążać za linią wysokiego napięcia. Oczywiście pewnie musimy, słuchajcie, włączyć prąd tutaj. No macie przy okazji możliwość zobaczenia, jak ta nasza podsiadłość wygląda. Tutaj naprawdę spory teren, dużo takich zagraconych rzeczy, naprawdę nie wiem jeszcze, po co to wszystko tutaj jest, no ale miejmy nadzieję, że oczywiście znajdę odpowiedź na to pytanie. No dobrze, słuchajcie, na koncie 0 dolarów, więc nasza stacja jeszcze oczywiście tutaj nie zarabia. No i zrobiliśmy pierwszy krok do tego, żeby oczywiście uruchomić ten nasz biznes na tym pustkowiu. Prąd już płynie, więc kolejne zadanie, tak jak widzicie, mamy ukończone. No i teraz kolejne zadanie, mamy kolejny znacznik tutaj na mapie. Odbierz telefon w budce na przodzie stacji. No, zobaczymy oczywiście, z czym to jest związane. Słuchajcie, jak to wszystko wygląda. Naprawdę, co to za pustkowie. Ale słuchajcie, żeby było śmieszniej, zobaczcie, co tam jest w oddali. Naprawdę widać tam jakieś miasto, więc może się okazać, że wcale nie będzie tak źle. No dobra, słuchajcie, kolejne zadanie. Mamy dzień zerowy, godzina 4 nad ranem. Mamy pierwszy telefon. Hej, gratuluję twojego zakupu i inwestycji, bratanku. Minęło trochę czasu, od kiedy ostatnio słyszałeś mój głos, prawda? Tak,
Jestem zajętą osobą, ale szczęście nam przypisało, bowiem teren, który kupiłeś, kiedyś należał do mojego ojca. Ponieważ jesteś teraz moim potencjalnym partnerem biznesowym, no i rodziną, postaram się zrobić wszystko w mojej sile, by ci pomóc. Będę wysyłał ci maile co jakiś czas, dostarczając ci informacji, jak poradzić sobie w tym biznesie. Czytaj je uważnie. Teraz niestety muszę kończyć. Było miło z tobą porozmawiać. Powodzenia. No dobra, słuchajcie, także tak jak widzicie, mamy tutaj bratnią duszę. Nie jesteśmy sami na tym pustkowiu. Mamy wuja, który będzie nam tutaj wysyłał jakieś wiadomości mailowe. Gdzie tutaj jest... Tu jest komputer, słuchajcie, także no to jest, można powiedzieć, jedyny kącik taki technologiczny na razie tutaj na naszej stacji. Zobaczmy na te kwestie maili, jak to wygląda. Siemka, albo raczej witam i pozdrawiam. Dialekt uliczny i ja nie idziemy w parze. Tak czy inaczej słyszałem, że właśnie zrobiłeś swoją pierwszą porządną inwestycję na rynku nieruchomości. Szkoda, że podobno musiałeś oddać swój samochód pod zastaw, by kupić ową nieruchomość. Przecież zawsze możesz poprosić mnie o pomoc lub pożyczkę. Słuchaj, znam się na tym interesie. Postaram ci się pomóc radą od czasu do czasu. Nie mam aż takiej swobody w ciągłym pisaniu wiadomości, więc będziesz miał czas przeczytać wszystko na spokojnie. Pamiętaj tylko, że musisz doprowadzić stację do stanu używalności. Nikt z nas nie ma pojęcia, jak duże jest jej zniszczenie po tych wszystkich latach. Nie zapomnij tylko, by jak najszybciej zacząć generować dochód. Zerknij więc najpierw na dystrybutor paliwa, nie przejmuj się pieniędzmi na daną chwilę. Jesteśmy przecież rodziną, a rodzina dba o siebie. Jestem tutaj, by ci pomóc, czy to słowem, czy dolarem. No dobra, słuchajcie, także wiadomość dla nas naprawdę taka, można powiedzieć, z górnej półki. No, na razie, słuchajcie, spróbujemy, zobaczmy, co my tu mamy. No, dystrybutor, słuchajcie, na razie, tak jak widzimy, tutaj zakopany jakimś piaskiem. Oczywiście kup paliwo, czyli nie możemy na razie z tego dystrybutora korzystać. No i słuchajcie, idziemy w stronę znacznika, który nam tutaj wskazuje drogę chyba do mini koparki na imię jej Rudy. Zobaczmy, słuchajcie, to jest nasza koparka. No i faktycznie, słuchajcie, mamy tutaj info, że to jest Rudy. No dobra, spróbujmy tym wyjechać. Dobra, jedziemy. No, słuchajcie, za daleko, jak widzicie, nie dojechaliśmy. Co tu mamy? Znajdź sposób, by zatankować Rudego. Przeszukaj otoczenie, by znaleźć kanister na paliwo. No dobra, słuchajcie, mamy kolejny znacznik. Spróbujemy znaleźć ten kanister, zatankować naszego Rudego. No i dzięki temu będziemy oczywiście mogli dalej z tej koparki korzystać, bo na razie niestety nie jest to praktycznie wykonalne. Dobra, znaleźliśmy szybciutko. Zobaczmy teraz, mamy to w ekwipunku. Dokładnie, możemy wybrać. No słuchajcie, jakieś kojoty tutaj wyją, także no tak jak widzicie, to nie jest, słuchajcie, takie przypadkowe miejsce. Natomiast no teraz już jak jest dzień, naprawdę pięknie widać to miasto w oddali, więc naprawdę, słuchajcie, to jest dobry prognostyk oczywiście na przyszłość, na prowadzenie naszego biznesu. Miejmy nadzieję, że będziemy tutaj zarabiać coraz to większe sumy. Na razie, słuchajcie, jeszcze nawet nie zaczęliśmy zarabiać, bo mamy tutaj na razie takie zadania dotyczące właśnie bieżącej sytuacji. Dobra, tankujemy sobie. No, zobaczmy, czy teraz już możemy... Aha, musimy chyba schować to do ekwipunku i dopiero... chociaż chyba nie, ale... okej, jedziemy, słuchajcie, wykonać tą pierwszą robotę. Co my tu mamy jeszcze? Wróć do usuwania piachu. Wskazówka, kiedy rury wydechowe zaczną rozgrzewać się do czerwoności. Okej, będziemy mogli przytrzymać tutaj kolejny klawisz. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Okej, jesteśmy ustawieni. Okej, dobra, czyli jak podnosimy, słuchajcie, to wtedy nasza kopareczka mocno się przegrzewa. No i teraz, słuchajcie, musimy to gdzieś wywalić, no, w takie miejsce, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Naprawdę dużo jest tutaj, tak widzicie, miejsc różnego typu. Ja jestem ciekawy, czy my wszystkie te miejsca będziemy oczywiście stosować i wykorzystywać. Dobra, mamy już piasek opróżniony. Teraz tak, wyjdziemy sobie z tej koparki. Tam był, słuchajcie, taki ciekawy bardzo przycisk, który oczywiście może nam posłużyć do tego,
żeby zresetować naszą koparkę, no bo oczywiście jeżeli jest taka sytuacja, że naprawdę mamy tutaj, słuchajcie, dużo, no co by powiedzieć, za dużo to jest dobre i złe słowo jednocześnie, dlatego że mamy, słuchajcie, braki na razie i w kasie, i w paliwie, więc uważam, że każda kropla paliwa, słuchajcie, jest teraz na wagę złota. No i kochani, godzina 9.20, dzień zerowy, otwieramy naszą stację Dust Bowl, udar Coena, kochani. Także miejmy nadzieję, że dzięki temu zaczniemy za chwileczkę tutaj już generować dochód. Mamy kolejne zadanie, uzupełnić zapasy paliwa za pomocą komputera, także idziemy szybciutko, słuchajcie, do naszego komputerka. No i zobaczmy, co my tu mamy. Dostawa paliwa. Okej, tu możemy dodać litry. No dobrze, więcej nie możemy. Zamówienie zostało pomniejszone, by zmieścić się do magazynu. Ulepsz magazyn. Okej, czyli musimy tutaj jeszcze, kochani, poczekać troszeczkę na ulepszenia. Dobra, może trochę zrobię porządek z tymi dechami, bo naprawdę na razie nie mogę się tam dostać, a dobrze by było, żebyśmy tutaj w miarę sprawnie się mogli poruszać, słuchajcie. Dobrze, mamy teraz jakieś dziwne zadanko, przetestować swoje umiejętności na automacie do gier. No, ale oczywiście pierwsza sprawa dla nas tutaj istotna, no to będzie dotycząca właśnie zatankowania pierwszego klienta. Oczywiście musimy czekać na paliwo, bo w tej chwili no w dystrybutorze, słuchajcie, jest pustawo, więc nie chcielibyśmy tego klienta stracić. Oczywiście mamy taką możliwość, że czekając tutaj na dostawcę paliwa, zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Przejdziemy się, słuchajcie. Tu jest jakiś, tu jest jakaś budka z grami. O co tutaj chodzi? Okej, okay, przeniosło nas, słuchajcie, do jakiegoś zdalnie sterowanego samochodu. Dobra, mamy jakąś trasę do przejechania, słuchajcie. No, niby mamy to robić tak jakby w momentach, kiedy czekamy na zamówienia, aczkolwiek, no tak jak widzicie, jest tutaj sporo do roboty. Więc nie wiem, czy to będzie takie proste i za każdym razem uda nam się znaleźć trochę czasu, żeby pojeździć sobie tutaj. Mamy oczywiście też informację o tym, że nasze czasy będzie można zobaczyć. Ojejku, jak się przestraszyłem, słuchajcie, tego kojota. No, ciężko się tutaj wraca na trasę. No, trzeba uważać na tych wyskokach. Można łatwo wypaść z tej trasy, więc naprawdę nie jest to takie, słuchajcie, bardzo proste. No ale w jakiś sposób możemy też bić rekordy czasowe tutaj na tych trasach. Oj, pomyłeczka tutaj na tym zakręcie. Tak, tu mieliśmy jumpa. Dobra, sporo informacji mamy, a my tutaj bawimy się tak naprawdę, zamiast prowadzić biznes. Dobra, to już koniec. Tak, to już koniec, słuchajcie. No dobra, wykonaliśmy kolejne zadanie. Zobaczmy, tutaj masz nowego maila. Brak paliwa. Dostawa paliwa przy stacji, słuchajcie. No i klient przy paliwie, także naprawdę tych informacji tutaj jest dosyć sporo dla nas. Musimy to teraz szybciutko wykonać. Tak jak widzicie, przyjechał pan, który nam tutaj dostarczył paliwo. No i oczywiście w tej chwili wlewamy je już tutaj do dystrybutora, dzięki czemu będziemy mogli obsłużyć swojego pierwszego klienta. No i to jest, słuchajcie, sławetna chwila. Pierwszy nasz klient na naszej stacji Dark Owena. No i zaczynamy tankowanie. Dobra, klient zadowolony, słuchajcie, z tego tankowania. My na koncie mamy $100, więc no już widać te pierwsze tutaj oznaki dotyczące zarabiania. No i szybciutko jeszcze zobaczmy, co tutaj mamy w naszych wiadomościach mailowych, bo naprawdę sporo tego przybyło. Nowa fura koparka, kanister i ekwipunek, ok, otwieranie, zamykanie stacji.
No to jest istotne, możesz otworzyć i zamknąć stację w każdym momencie, kiedy tylko ci się to podoba. Zatrzyma to twój zarobek, ale da ci moment, by się zorganizować, posprzątać lub odprężyć. Związana jest z tym jeszcze jedna sztuczka, powiedzmy, że zrobi się straszny korek lub ty zrobisz bałagan na drodze. Ruch uliczny poradzi sobie z takim problemem w 60 sekund przy zamkniętej stacji. No dobra, czyli... No tutaj mamy takie informacje, że może się tak zdarzyć, kochani, że będziemy musieli po prostu z przyczyn technicznych na przykład zamknąć naszą stację. No i wtedy oczywiście wkracza tutaj jakiś bot, który będzie nam pomagał, czyli no mamy możliwość zakorkowania, słuchajcie, tego miejsca. Dobrze, kolejne zadanie, w narzędziach musimy kupić worek na śmieci, okej. Powinniśmy mieć już go w ekwipunku. Dobra, no i słuchajcie, zobaczcie, czyli możemy troszeczkę odgracić tą naszą stację. Dobra, chyba zaczniemy od tych okien. To jest ciekawe, że możemy od razu deseczki wrzucać, słuchajcie, do naszych worków tutaj. Produkujemy od razu worek, tak jak widzicie, wylatuje, no i dzięki temu możemy po prostu posprzątać ten cały chlewik tutaj, bo naprawdę... Na razie można powiedzieć, że jest to budynek, coś przypominające, ale na pewno nie stację benzynową. Nie wiem, czy osobiście chcielibyście tutaj zatankować, no ale oczywiście chętnie zapraszam. Stacja Dark Owena wiecznie otwarta, słuchajcie, ceny stałe, nigdy nie podnosimy. Nieważne, od jakich czynników to miałoby zależeć, także słuchajcie, gwarancja ceny, naprawdę zapraszam. Dobra, kontynuujemy zadanie z tymi śmiećmi tutaj, bo... naprawdę jest tego dosyć sporo. Dobra, oczywiście też mamy możliwość, słuchajcie, wypróżniania tych kubów na śmieci, które są tutaj u nas na stacji, które się pewnie będą szybko napełniały, słuchajcie, jeżeli będą nasi klienci tutaj. Dobrze, zobaczmy, co tutaj jeszcze można z tym zrobić. Dobra, teraz musimy, słuchajcie, pozbyć się tych pełnych worków, także... No, tutaj jeszcze są jakieś elementy. Dobra, mamy ten kontener w miarę blisko, więc powinno nam się to w miarę szybko udać, słuchajcie. Te wszystkie rzeczy naprawdę warto usprzątać tutaj, posprzątać, słuchajcie, żeby było naprawdę ładnie, przejrzyście, żeby nasi klienci czuli się po prostu swobodnie na naszej stacji. Dużo takich elementów. Tak jak widzicie, zupełnie niepotrzebnych. Widać, że tutaj od wieków nikt nie zaglądał. No i nasze pierwsze takie syzyfowe, można powiedzieć, zadanie to troszeczkę odgracenie tego pomieszczenia stacji. Jak nam się to uda, to oczywiście będziemy dalej kontynuować, ale nie chciałbym, słuchajcie, żeby moi klienci patrzyli na taki bałagan na tej stacji, więc w pierwszej kolejności właśnie tym się zajmiemy, tym bardziej, że słuchajcie, cały czas możemy tutaj dostawać te zadania, mimo tego, że to nie były worki na śmieci, to były jakieś stare meble, stare wyposażenie, no to mimo wszystko udało nam się to zadanie zrealizować. No i teraz mamy kolejne, aczkolwiek nie skończyliśmy jeszcze tutaj zadania z tymi workami na śmieci, tak jak pamiętacie, w tym strychu tam chyba jest magazyn, no to oczywiście to też jest miejsce, gdzie troszeczkę tych worków mamy do posprzątania, więc to jest oczywiście nasz priorytet na dzisiejszy odcinek, słuchajcie, żeby ta nasza stacja jakoś po tym pierwszym odcinku wyglądała. Już jest coraz lepiej, natomiast mamy klienta, słuchajcie, także muszę przerwać działania sprzątania. No i udaje się oczywiście tutaj do zarabiania pieniążków, bo to jest nasz priorytet. Dobra, $190 na koncie, także nie jest najgorzej. Słuchajcie, kasa przybywa, my tutaj oczywiście cały czas staramy się to posprzątać, ogarnąć. No naprawdę jakiś stary materac. Nie wiadomo, skąd on tutaj się znalazł, skąd on pochodzi. No słuchajcie, naprawdę zaczynamy mieć kłopot już tutaj, bo ten nasz pierwszy kontener jest mocno załadowany, a my tych worków jeszcze na śmieci troszeczkę mamy tutaj do ogarnięcia. Dobra, no spróbujemy to oczywiście jakoś tutaj powrzucać. No zobaczcie, tutaj nawet są worki, wszędzie worki na śmieci po prostu. Trzeba z tym zrobić porządek, naprawdę. Widać, że tutaj ktoś się sprzątał, słuchajcie, ale niedokładnie. Dobra, jeszcze tutaj jakaś stara blacha, bo w ogóle naprawdę, co to są za elementy?
No tak, troszeczkę przesadziłem z tym rzutem w tej chwili, ale dobra, mamy już to w kontenerze. Dobra, zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Tutaj jakaś stara opona. Nie no, już po prostu nie mieszczą się te rzeczy. Dobra, może tutaj się uda wrzucić. Okej, udało się. No i dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Mamy jakiegoś nowego maila, ale w pierwszej kolejności, słuchajcie, naprawdę chciałbym to ogarnąć. Dobra, jak to wygląda? Jak to wygląda? Nie no, tu jeszcze jest worek. Strasznie dużo, słuchajcie, tych śmieci. Nie wiem, naprawdę masakra. Ciekawy jestem, ile to miejsce nie było sprzątane, nie było odwiedzane. Naprawdę jakiś pachołek tutaj. Dobra, jeszcze pachołka to możemy zostawić, bo pachołek się może przydać, słuchajcie. Nie wiadomo, bo jeszcze nie wiem oczywiście, co tutaj możemy tak naprawdę z tymi niektórymi rzeczami zrobić, no ale... Worki na śmieci, słuchajcie, uznaję jako rzecz, która na pewno musi stąd zniknąć, słuchajcie. Dobra, tu już naprawdę to w miarę wygląda. Zobaczmy, tu jeszcze jakaś butelka leży. Dobra, wrzuciliśmy. Dobra, co tu mamy? Donica jakaś. No nie, to już nam się, słuchajcie, nawet ta butelka tutaj nie zmieściła do środka. Dobra, klient przy paliwie, także kochani... O, proszę bardzo, policja też tutaj zagląda. No cóż. Klient nasz pan, jak to się mówi. I oczywiście nie będziemy na to musieli tutaj zwracać uwagi. No dobrze, słuchajcie, nie wiem czy widzicie, ale 246 dolców mamy na koncie. Oczywiście ze zbiornika paliwa no ubywa cały czas, ale miejmy nadzieję, że w miarę szybko się wzbogacimy. No i oczywiście będziemy wtedy mogli bez problemu tutaj powalczyć. Dobrze, jeszcze zobaczmy, słuchajcie, tutaj wyciągniemy tutaj worek i tutaj jak widzicie też jest sporo takich rzeczy, które... powinniśmy posprzątać. Dobra, jak to wygląda? Nie wiem, czy wszystkie elementy powinienem, słuchajcie, zabierać stąd, ale skoro się wyświetlają, no to wygląda na to, że chyba tak jest. Dobra, to też było niepotrzebne. Tu jakieś miśki, zabawki, słuchajcie, naprawdę, ależ tutaj jest takich rzeczy do posprzątania. Dobra, tu już mamy trochę tych worków. Okej, okay, no nawet idzie trafić, słuchajcie, więc może się uda to zrobić w miarę szybko. Tutaj kolejny worek. No, słuchajcie, naprawdę, ale mam cela dzisiaj. No, za wcześnie pochwalone. I już ten woreczek niestety nie wlazł nam tutaj do środka. Dobrze, kolejna sprawa, zobaczmy, jeszcze tutaj mamy jakieś worki, tak jest. Dobra, mamy kolejnego klienta przy paliwie, więc musimy za chwileczkę lecieć obsłużyć. Jeszcze tylko tutaj rzucę okiem. Nie, tu już worka nie ma, tu też nie. Dobra, słuchajcie, no tak w miarę jest ogarnięte, najwyżej jeszcze jakieś tam poprawki będziemy wdrażać następnym razem. No i teraz słuchajcie, idziemy szybciutko obsłużyć klienta, no i spróbujemy wykonać kolejne zadanie, które mamy tutaj przygotowane. No kochani, zobaczcie na ten samochód, Fiat 126P zawitał do stacji Dark Owena. No naprawdę piękne czasy, jak widać, słuchajcie, na pustkowiu też można znaleźć ciekawe rzeczy. Dobra, słuchajcie, no i teraz musimy wykonać kolejne zadanie. Mamy kupić miotłę, słuchajcie, także w narzędziach, miotełka, proszę bardzo. I już mamy, słuchajcie, kolejną rzecz tutaj do robienia na naszej stacji, czyli po prostu posprzątanie. No tak jak widzicie, sporo jest takich naniesionych plam piasku. Oczywiście jesteśmy na pustyni, więc no, nie ma się co tutaj dziwić, że takie ślady właśnie na naszej stacji występują i będą występować, słuchajcie, podczas całej rozgrywki. Więc oczywiście będziemy musieli się tym po prostu zajmować tutaj, żeby
na naszej stacji panował porządek. Mamy taki wskaźnik, słuchajcie, z lewej górnej strony, który właśnie pokazuje, czy u nas na stacji jest czysto, czy wręcz przeciwnie. No tak jak widzicie, w tej chwili już mamy maksa, także nasza stacja została, słuchajcie, posprzątana maksymalnie, jak to tylko możliwe. Dobrze, mamy kolejnego maila tutaj, zobaczmy. Cykl życia i śmieci. No dobrze, czyli możemy sobie chyba zamówić zbiór śmieci, tak jest. Co to jest i kto to jest, słuchajcie? Jakiś dzieciak. Dobra, wskazówka, rzuć kilka przedmiotów w jego stronę. No już, przegoniamy tutaj, żeby nam tutaj nic nie rysował. Dobra. Przeganiamy dzieciaka. Dobra, od razu, słuchajcie, dzięki temu mamy zadanie wykonane, bo chyba nie zdążył tutaj nic namalować brzydkiego. Czyli no, można powiedzieć, że obroniliśmy, słuchajcie. A nie, no jednak nie, słuchajcie, mamy rysunek dosyć śmiechowy. Dobra, musimy szybciutko zajrzeć do narzędzi. Możemy kupić teraz, mamy i wałek malarski, słuchajcie, do wykorzystania. Także jak tylko obsłużymy tutaj naszego klienta kolejnego na stacji, to oczywiście zajmiemy się malowaniem. Także słuchajcie, no tak jak widać z daleka, nasza stacja nie powala, więc zobaczmy w ogóle, jak to wygląda, jeżeli chodzi o malowanie. Mamy możliwość też wyboru koloru, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, myślę, że ten biały jest ok. Oczywiście mamy tutaj do dyspozycji, aczkolwiek no nie są to jeszcze kolory, słuchajcie, które chciałbym użyć, więc na razie chyba zajmiemy się po prostu właśnie przemalowaniem naszej stacji na biało, przynajmniej z zewnątrz. W międzyczasie, słuchajcie, przyjechał tutaj odbiór śmieci, więc no, nasze kontenery zapełnione, miejmy nadzieję, że już będą puste. Będziemy mogli kolejne elementy wrzucać sobie właśnie do tych kontenerów. No i słuchajcie, mamy dzień pierwszy rozpoczęty, tutaj druga w nocy, a my malujemy naszą stację, słuchajcie. No, $353 na razie na koncie, więc nie jest najgorzej, słuchajcie. Cały czas już tutaj rozkręcamy nasz biznes, no i miejmy nadzieję, że będzie nam po prostu szło coraz to lepiej. Dobra, no muszę to pomalować, słuchajcie, nie może być inaczej. No, nie chciałbym, żeby nasza stacja wyglądała tak ponuro, więc oczywiście dla mnie istotne, słuchajcie, żeby tutaj oczywiście ta nasza stacja wyglądała jak najlepiej. Mamy kolejne zadanie, więc znajdź odpowiednie narzędzie, by włamać się do bagażnika. Proszę bardzo, słuchajcie, także nie tylko prowadzenie biznesu, ale również tutaj jakieś ciemne interesy będziemy wykonywać, słuchajcie, żeby oczywiście zwiększać poziom zarobków na naszej stacji. Dobra, mamy kolejnego klienta, aczkolwiek no, musimy szybciutko wykonać to zadanie. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Dobra, mamy wytrych w ogóle już, możemy się włamywać. Zobaczmy, jak to działa. Nie, w tą stronę nie idzie. Dobra, tu już idzie lżej. Dobra, udało się, słuchajcie, także nie tylko złapaliśmy prawie 9 dolców, ale jeszcze dostaliśmy jakiś obraz, więc no, mamy tak jakby dodatkową możliwość tutaj. No zobaczmy, słuchajcie. No, złamaliśmy wytrych, więc lepiej, słuchajcie, opuścić i spróbować jeszcze raz. Oczywiście trzeba pamiętać, słuchajcie, że nasi klienci nie będą wiecznie czekać. Dobra, udało się. Szybkie tankowanko. Dobra, no i mamy, słuchajcie, mamy kolejne zarobki na naszej stacji, także $450. Co my tutaj mamy? Kolejnego maila, zobaczmy, co tu się dzieje w skrzynce mailowej. Tankowanie, zamiatanie, cykl życia i śmieci, Denis, malowanie i włamywanie się. Okej, okay, no to są wszystkie rzeczy, które już sobie przećwiczyliśmy, aczkolwiek tak jak widzieliście, jeszcze do pomalowania nam tutaj naprawdę sporo zostało.
Jesteśmy dopiero na ścianach tutaj z tej drugiej strony. No i cóż, słuchajcie, musimy to oczywiście zrobić. Mamy oczywiście kolejne zadanie, ale zanim powiesimy nasz obraz na ścianie naszych stacji, to oczywiście chciałbym, słuchajcie, to przede wszystkim odmalować. No i wtedy jak już będziemy mieć pomalowane ściany, no to chętnie właśnie powieszę jakiś obraz. Jeszcze tutaj jakieś samoloty, słuchajcie, latają, także naprawdę dużo się dzieje na tym pustkowiu. No, miejmy nadzieję, że jak najszybciej będzie to oczywiście przynosiło nam efekt w postaci pieniążków. No i zobaczmy, no kontener, jak widzicie, nie został idealnie opróżniony, także już był po prostu chyba przekwit. No i oczywiście będziemy musieli poczekać na kolejną zbiórkę śmieci, czy też odbiór tych śmieci tak naprawdę, żeby właśnie pozbyć się tych elementów, które gdzieś tam zostały. Dobra, 6 rano się zbliża. Słuchajcie, my tutaj malujemy naszą stację. Mamy kolejnego klienta, więc za chwileczkę oczywiście jak pomalujemy tylko tą ścianę, to pójdziemy go obsłużyć. Zobaczymy oczywiście, czy nie ma tam jakiejś okazji dla nas, ale nie, bo to jest samochód bez bagażnika z tyłu, więc no tutaj niestety nie będziemy mogli skorzystać z tej okazji. Dobra, ale mamy kolejne, słuchajcie, kolejne auto zatankowane. Zbliżamy się tutaj do $500, więc no naprawdę, słuchajcie, szalejemy w tych pierwszych dniach prowadzenia naszego biznesu. Naprawdę w odcinku pierwszym, no słuchajcie, jak dojdę do $500, będę bardzo zadowolony z tego. No zobaczymy oczywiście, na ile tankowań starczy tego zapasu paliwa, bo oczywiście nic nie trwa wiecznie, musimy tutaj pilnować tego stanu zapasu tego paliwa, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dobra, no już się zbliżamy, słuchajcie, wielkimi krokami do tego, żeby zakończyć malowanie ścian zewnętrznych. Będziemy mogli wtedy wziąć się za dach, no i oczywiście pomalować również naszą stację w środku, bo to jest mój priorytet, słuchajcie, na ten pierwszy odcinek. Naprawdę dużo takich zajęć, jak widzicie, mało związanych z zarabianiem, no ale oczywiście jest to gdzieś głęboko ukryte, bo wizerunek naszej stacji, wizerunek naszej firmy oczywiście będzie miał później przełożenie na to, ile pieniążków tak naprawdę zarabiamy na naszej stacji, więc powinniśmy się postarać, żeby no tutaj oczywiście było jak najwięcej zarobku. No i za chwileczkę się okaże, jak to wygląda. Dobra. Dobra, mamy z zewnątrz już pomalowanie. Jeszcze tutaj tylko by się przydało to pomalować, bo naprawdę od tej najbardziej widocznej strony, no oczywiście nasza stacja troszeczkę straszy, więc dobra, obsłużymy klienta, żeby za długo nie czekał. No, szybciutkie tankowanie było, naprawdę. Nie przekroczyliśmy jeszcze tej magicznej bariery $500. No i malujemy dalej, słuchajcie. Będziemy sobie czekać na klienta. No jak pomalujemy, oczywiście wszystko, co mamy tutaj pomalować, to wtedy zajmiemy się środkiem, słuchajcie. No i będziemy mogli powiesić w jakimś honorowym miejscu pierwszy obraz, który dostaliśmy tutaj, no można powiedzieć, z tej fuchy dodatkowej, czyli przez to, że włamaliśmy się do bagażnika tego pierwszego, no to to tylko pokazuje, słuchajcie, że w tych bagażnikach naprawdę może czasami znajdziemy coś ciekawego, coś atrakcyjnego, co będziemy mogli wyposażyć tutaj na przykład naszą stację. No i wtedy oczywiście będzie to wpływało również na ocenę klientów. No dobra, pierwszą stronę dachu już kończymy, także w miarę nam to szybko idzie, słuchajcie. Oczywiście jesteśmy na pustyni, więc mam takie podejrzenia, że to nasze pomalowanie, słuchajcie, nie będzie trwało cały czas, nie będzie trwało wiecznie, będziemy musieli od czasu do czasu zająć się tutaj jakimś odmalowaniem tego dachu. Dobra, tu mamy jakąś drabinkę, więc chyba z niej skorzystamy, bo chyba tutaj nie będę mógł dotrzeć. Tu jeszcze możemy pomalować, ale już ten kawałeczek, który jest tutaj taki skośny bardzo, no to już chyba się nie uda. Dobra, zobaczmy, czy możemy wejść. Tak, możemy wejść sobie po drabince. Dobra, i tutaj takie brakujące elementy teraz pomalujemy, słuchajcie.
No naprawdę, zaraz będzie historyczny moment, dlatego że wystarczy nam tylko jeden klient do tego, żeby przekroczyć barierę $500 już, słuchajcie, w pierwszym odcinku. Dobra, jesteśmy na tym dachu, więc dlaczego by nie? Może będzie to szybciej i prościej do wykonania, zobaczmy. Dobra, tu jeszcze kawałek. No, kogoś tam słyszałem, słuchajcie, tak jest, jest już klient na tutaj, na naszej stacji, czeka na zatankowanie. My tutaj mocno zajęci tym malowaniem. No, jeszcze te dwie części, miejmy nadzieję, że klient w międzyczasie nam nie ucieknie. Ale już bym chciał, słuchajcie, skończyć malowanie tej zewnętrznej części. No i oczywiście za chwilę weźmiemy się za środek, żeby to też jako tako wyglądało. No naprawdę, słuchajcie, już ten budynek wygląda tak jak trzeba. Dobra, szybciutkie tankowanie. Tylko jeszcze sprawdzimy, czy tutaj możemy zajrzeć do środka, do bagażnika. Tak. Oj, szybciutko poszło, słuchajcie, także... naprawdę kolejna okazja, jak to się mówi. Dobra, mamy zatankowane. No i tak jak widzicie, 50 kilka dolców, dzięki temu, że zajrzeliśmy sobie do środka. No i mamy to, kochani. Mamy $500 przekroczone w pierwszym odcinku. W drugim dniu na naszej stacji oczywiście, bo wskaźnik idzie nam tutaj od dnia zerowego. W dniu zerowym, no to takie zapoznanie się, słuchajcie, z terenem, z możliwościami naszej stacji oczywiście. No i mamy, słuchajcie, pierwszą informację, czyli stan paliwa jest niski. No i oczywiście nie powinniśmy zwlekać tutaj, żeby... no, musimy jak najszybciej napełnić nasze zbiorniki. Bo oczywiście, słuchajcie, na tym przede wszystkim zarabiamy, więc trzeba to brać pod uwagę. Aczkolwiek, słuchajcie, no zobaczcie, jak szybciutko nasze zarobki tutaj zmalały. W tej chwili 188 tylko dolarów na koncie, więc... No naprawdę niestety, ale to co musimy kupować, żeby tutaj napełnić dla naszych klientów, no to jest, słuchajcie, dosyć spory wydatek. Tak jak widzieliście, no mieliśmy już 540 chyba 5 tam dolarów, pamiętam to, no to w tej chwili 188 dolców, no nie jest to, słuchajcie, zbyt dużo. No, oczywiście powinniśmy dbać o to, żeby tego paliwa nam nie zabrakło, no bo nie chcielibyśmy mieć sytuacji, w której po pierwsze nie możemy uchronić naszego klienta przed na przykład zapłatą za niepełne zatankowanie, co oczywiście może spowodować... Co oczywiście może spowodować, słuchajcie, jakieś obsuwy, jeżeli chodzi o naszą popularność. A tego byśmy nie chcieli. Dobra, stan paliwa. No, mamy klienta przy paliwie, ale nie wiem, czy my będziemy w stanie go obsłużyć. Zobaczmy. Trudno, najwyżej zaryzykujemy. Tak, nie, no także słuchajcie, jeszcze jeżeli zrobimy to od razu, no to możemy tak naprawdę jeszcze jednego klienta tutaj zatankować. Dobra, to już nam się udało. Okej. Dobra, tu już mamy prawie wszystkie ściany, słuchajcie, pomalowane, więc naprawdę już z całą przyjemnością patrzę na tą stację. Jeszcze kilka ścian i będziemy, słuchajcie, wieszać nasz obraz, czyli wykonamy kolejne zadanie tutaj z profilu. No i oczywiście miejmy nadzieję, że jakieś następne wyzwanie tutaj czeka na nas. No tak jak widzicie, dużo takiej syzyfowej pracy w tym pierwszym odcinku naprawdę, no ale muszę, słuchajcie, doprowadzić te ściany do ładu, bo... wyglądają strasznie po prostu, odstraszają, no nie chciałbym tutaj robić zakupów. No i oczywiście nasi klienci, myślę, że podzielają moje zdanie. Dobra, to już jest, kolejna ściana leci. Dobra, już zbliżamy się do końca, naprawdę, słuchajcie, ostatni paseczek chyba. Dobra, rozejrzmy się. Tak jest. Dobra. No to
Powiem wam szczerze, że już naprawdę jeszcze tak pokażę wam z zewnątrz. Słuchajcie, ten budynek, no już tutaj można powiedzieć, że wygląda dosyć przyzwoicie. Oczywiście tam jest drugi budyneczek, który też będzie tutaj naszym zadaniem, żebyśmy go doprowadzili do ładu. Natomiast wykonamy, słuchajcie, teraz kolejne zadanie, czyli mamy możliwość powieszenia obrazu. Zobaczmy. Dobra, może tutaj powiesimy, bo tutaj chyba żaden regał nam się nie zmieści. A też będzie fajnie widoczny z wejścia ten obraz, także mamy kolejne zadanko, jeszcze moment. Ja wiem, że to jest funkcjonariusz, ale może by tam jakaś okazja się zdarzyła, ale nie tym razem, słuchajcie. Dobra, zatankowany kolejny tutaj samochód. O dziwo, nagle nam wzrosło strasznie, słuchajcie, konto tutaj, bo tak jak widzicie, mamy $759, prawie 760 w tej chwili. No i zobaczmy, mamy kupić dwie półki, okej, czyli pewnie te pieniądze były właśnie na te półeczki. Dwie półki, zobaczmy, co my tu możemy kupić. Duża szafka na napoje. Dobra, i duża szafka na jedzenie. Okej. No i dobra, teraz będziemy musieli te nasze półeczki gdzieś tutaj, słuchajcie, rozstawić. Zobaczmy, oczywiście będziemy tak starali się ustawiać, słuchajcie, żeby nie zagracały nam za wiele miejsca. Dobra, tu możemy sobie wyrównywać w tą stronę. Dobra, to przykleimy się tak maksymalnie, jak to tylko możliwe, tutaj do tej ściany. Dobra, oczywiście w każdej chwili będziemy mogli też to przesunąć, jeżeli nam nie będzie coś tutaj pasowało. Dobrze, i szafeczka na jedzenie, blisko picia. Dobra, oczywiście jak będziemy powiększać tą naszą stację, to będziemy sobie później przemeblowywać. Dobra, dlaczego nie chce nam się tutaj zmieścić, to jest ciekawe. Dobra, i kawałeczek do przodu. Okej. Nie no, fajnie to wyszło. Dobra, mamy te dwie półeczki. Dobra, już postawione. Zobaczmy, co tu jeszcze na nas czeka. Słuchajcie, co my tu możemy zrobić? Aha, możemy kupić kolejny fragment tutaj dla naszej stacji, słuchajcie. No ale oczywiście w pierwszej kolejności nie ma to jak klient, nasz pan. No i tutaj... Najpierw zajrzymy do bagażniczka, jest okazja, prawie $8, także dziękujemy bardzo. Zapraszamy ponownie, dobra, $365. No i słuchajcie, no to jest zadanie, które mamy tutaj do wykonania, więc jak najbardziej, dlaczego by nie? Wykonujemy kolejne zadanie, kupujemy ten kawałeczek ziemi, zobaczmy co tu jest, nie możesz... Aha, czyli musimy najpierw, słuchajcie, użyć naszego rudego, żeby odgracić to miejsce najpierw. Dobra, to idziemy szybciutko po naszą koparkę. Dobra, mam nadzieję, że ten potwór tutaj nam nie całego paliwa nie wysączy, bo tak jak widzicie, no naprawdę on potrafi jeść dużo, szczególnie przy podnoszeniu tego piasku. No ale miejmy nadzieję, że to nam wystarczy. Dobra. No, czy my możemy to gdzieś zrzucić tutaj? Nie, tutaj nie można. No, o dziwo, słuchajcie, tutaj nigdzie nam nie pokazuje możliwości wyrzucenia tego piasku, tutaj dopiero, dobra. Okej, wyrzuciliśmy piasek. Oczywiście, słuchajcie, idziemy szybciutko zresetować naszą kopareczkę, żeby nikt nam jej nie zabrał. No bo tego byśmy nie chcieli. Tak jak widzicie, jest tutaj naprawdę mocno przydatna i z tego, co tak się szybciutko teraz zorientowałem, no to chyba naprawdę mamy sporo takich miejsc, które będziemy musieli tutaj kupić i oczywiście dzięki temu zwiększymy poziom klientów na naszej stacji, no ale teraz będziemy mogli właśnie kupić ten kawałek ziemi. Zobaczmy, jak to wygląda.
Kupujemy, słuchajcie, i mamy dodatkowe 3 miejsca parkingowe, tak jak widzicie, przy naszej stacji. Zobaczmy jeszcze w ogóle, jak to na żywo wygląda. Nie, no naprawdę, słuchajcie, powiększa nam się ta nasza stacja bardzo szybko. Dobra, mamy klientkę tutaj w maluszku. Nie, tutaj nie możemy zajrzeć, czyli tylko paliwko u pani będzie, dobra. Tak jest, tobie również. $400, słuchajcie, mamy na koncie. Także tak to wygląda. No dobra, kochani, pierwszy odcinek dobiegł końca. Mamy oczywiście kolejne zadanie, czyli odebrać telefon od wuja. No i tak jak widzicie, udało nam się doprowadzić naszą stację do stanu używalności. No i oczywiście teraz zobaczymy w kolejnym odcinku, co ten wujo od nas tutaj by chciał. Będziemy odbierać ten telefon. No i teraz oczywiście gorąco i serdecznie już teraz zapraszam was do oglądania właśnie tego odcinka. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w kolejnym odcinku na moim kanale, jeżeli chodzi o Gas Station Simulator. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej! Dark Owen. Gaming World.